dzisiaj pokażę Wam kolejny prosty przepis. Będę przygotowywać kaszotto, a właściwie pęczotto, dlatego że do tego dania będę używać kaszy pęczak. I będzie to pęczotto z kurczakiem i z pieczarkami. Zapraszam. Do przygotowania naszego dania potrzebujemy dwie piersi z kurczaka, pokrojone w taką średnią kostkę. Do tego, tak jak sama nazwa mówi, kasza pęczak, dwa woreczki. Te woreczki są po 100 gram, czyli 200 gram kaszy. Jeżeli nie macie w woreczkach, to takiej sypkiej 200 gram. Do tego jakieś 10-12 pieczarek. Kroiłam je w taki sposób. Jedna cebulka pokrojona w kostkę i tutaj mamy 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Do tego będzie nam potrzebna natka pietruszki, dosłownie garść szpinaku. Ale też nie musicie, możecie szpinak pominąć, jeżeli nie lubicie, ja odrobinkę dodam. No i przyprawy, sól, pieprz i olej do smażenia. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której bym zapomniała, bulion. Tego bulionu około 1 litr. Będziemy go dolewać w trakcie przygotowywania dania, ale to Wam wszystko za chwileczkę powiem. Zaczynamy. Dolewamy bulion, nie dolewamy całego od razu, tylko po troszeczku, do momentu aż kasza wchłonie nam cały płyn. No i oczywiście będzie już gotowa, będzie dobra, będzie miękka. Podlewam bulionem. I tak się wszystko dusi na niedużym ogniu. Co chwilę musimy przemieszać, żeby kasza nam się gdzieś tam nie przypaliła, nie poprzybierała do dna. Nasze pęczotto już prawie gotowe. Doprawiam jeszcze pieprzem, dodaję pieprzu. Nie dodaję soli, ponieważ cały czas dolewałam bulion, który jest słony. No i wcześniej jeszcze były posolone pieczarki, więc spróbujcie przede wszystkim, żeby się nie okazało, że dosypiecie za dużo i będzie za słone. Kasza już jest gotowa, wchłonęła prawie cały, właściwie wchłonęła już cały płyn, cały bulion. Tak jak mówiłam, możecie dodać szpinak, ale nie musicie. Ja wrzucę tu jeszcze garść szpinaku. I to jest tak naprawdę gotowe danie. Przed podaniem posypię jeszcze odrobinką natki pietruszki i to wszystko. I mamy gotowe, pyszne danie. Zachęcam Was do wypróbowania. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakowało. No i oczywiście subskrybujcie, komentujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!